Niestety paskudna pogoda na zewnątrz nie pozwala mi na poprowadzenie tego materiału w dosyć wesoły, fajny sposób, raczej taka typowa melancholia. O. Zobaczcie, niezbyt to fajnie wygląda. I co ciekawe, storczyk wypuścił pąki. Ale nie o pączkach dzisiaj mowa, aczkolwiek niedługo dla niektórych bardzo ważny dzień, pewien niechudy czwartek. Cóż, tak to czasami jest, a mam dla Was do odpakowania trzy rzeczy, które do mnie dojechały. Może zacznijmy od tej niedużej, która kryje w sobie fajny gadżet, ale niestety ostatnimi czasy bardzo się ceni. Może też głównie dlatego, że samych kart pamięci nie ma za dużo na rynku, tych oryginalnych, bo o tych podróbkach, zamiennikach nie mówię. To jest zupełnie inna sprawa. Ta jedna karta pamięci przyjechała aż z Koszalina. Nawet się bardzo zdziwiłem, jak bardzo blisko. I to ona jest do Playa jedynki. Jak wiecie doskonale, podstawowa karta pamięci do PlayStation 1 ma w sobie 15 bloczków. Są też takie, które mają więcej, ale mówię, to są już te zamienniki prędzej. I one od kilku lat są na tyle droższe niż kiedyś. Pamiętam pierwszą kartę pamięci, którą kupiłem do PlayStation 1, ona kosztowała 30 zł. A teraz taka karta kosztuje 60 i niżej się nie zjedzie. Dobra, zobaczmy. Tak ona się prezentuje. To jest wydanie japońskie. I najprawdopodobniej to jest ta właśnie oryginalna karta z dopiskiem S. No i generalnie przyda mi się ta karta do kolejnych gier, które sobie będę załatwiał. Ponieważ tak się składa, że już tych kart mam dużo, już cztery karty, praktycznie wszystkie wypełnione save'ami, prawie wszystkie. O. Ta była pierwsza, najbardziej zabrudzona, jeżeli o to chodzi. Tak, najbardziej zabrudzona, to tym ona się charakteryzuje. No i ona chyba była prędzej do albo jakiegoś wydania kolorystycznego, albo do wydania dla PS1. Dla tego maleństwa, tak zwanego. Przeze mnie osobiście pieszczotliwie nazywanego. Dobra. Mam już 5 takich, tak? Warto mieć oryginalne. Zamienniki ponoć nie są zbytnio takie dobre. Tylko oryginalne. Miałem jedną dużą kartę na PS2, 64 MB, ale coś z nią się stało. I już ona niezbyt fajnie wczytywała, zapisywała, utwarzała i usuwała save'y, czasami z błędami nawet. No i też tak wyglądało, że mówię, nie warto mieć zamienniki, naprawdę. Odradzam mieć zamienniki, chyba że jesteście stuprocentowo pewni, ale ja mam przykre doświadczenia z zamiennikami. Druga rzecz, nie bez powodu jest tutaj gra, którą wam pokazywałem na streamie, tak? Scarface The World Is Yours, ponieważ zamówiłem sobie instrukcję do tej gry w bardzo fajnej cenie. Jeżeli nie macie, polecam wam sobie sprawdzić, tak? To jest ta instrukcja. Tylko pozwólcie mi, że ja sobie to rozetnę, albo może jeszcze lepiej zrobię. O, dobra. Lepszy troszeczkę widok, żebyście widzieli, jak ja to wszystko rozcinam. O. Z dużą dokładnością. O, wyjmujemy i sprawdzamy, w jakim ona stanie się prezentuje. Okej. Okay. Zobaczmy. To jest akurat wydanie na Wielką Brytanię. I tak, wszystko się zgadza. Fajnie. Dobra. Leci pozytywna ocena do sprzedającego, bo się tutaj faktycznie postarał. Ciekawe, skąd te ginące instrukcje. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. No ale cóż, ważne, że jest.
I tutaj, w tej oto bardzo ciekawej przesyłeczce, w taki oto sposób zapakowanej, pozwolę sobie tylko rozciąć list przewozowy, żeby nie był widoczny. O. Już widać, że wcześniej było coś wysyłane. Tutaj będzie jedna gra na PlayStation 1. Ona będzie się dotyczyła głównie tego, co się obecnie dzieje w Pekinie, czyli zimowe igrzysko olimpijskie. Na razie na stan dzisiejszy, 8 lutego, nasi polscy reprezentanci mają łącznie jeden brązowy medal. Nie zapowiada się jakoś, żeby się to zmieniło, ale cały czas trzymam kciuki. Zobaczymy jeszcze, co przez te 12 dni będzie. Więc tutaj będzie jedna gra na Playa, która mnie interesowała. Recenzje nie dawały mi spokoju za bardzo od niektórych użytkowników. Jedna taka fajna osoba, nie pamiętam teraz niku, ta osoba omawiała gry olimpijskie na swoim kanale. Począwszy od Lillehammer, tam jeszcze był jakiś Summer Challenge, coś takiego, ale te niektóre gry nie były na licencji oficjalnych igrzysk. I w takim oto pudle mamy, słuchajcie, już kolejną grę na szaraka. Ten rok będzie pod tytułem PlayStation 1. Na to wygląda. O, proszę bardzo, fajnie zapakowane, to mi się podoba. Moi drodzy, są to igrzyska zimowe w Nagano w Japonii, 1998. Od Konami wyjątkowo, co ciekawe. Oni mieli licencję na igrzyska, ogólnie chyba na te sportowe gry w tamtym czasie i tak się złożyło, że oni zrobili kilka gier takich tego typu. I akurat oni jako jedyni mieli licencję na takie gry sportowe. Co prawda pudełko w niej jest w jakimś stanie świetnym. Tu jedynie popękany jeden fragment przodu, ale jest. Najważniejsze, tak. Okej, okay, akurat ta ilustracja nie jest za bardzo wyraźna. O, tutaj będzie prędzej wyraźna. O, dobra. Tych igrzysk akurat tak się składa, nie pamiętam za dobrze. Nie pamiętam za dobrze, ale fajnie jest mieć coś takiego. Tak, 97 rok nawet. 97, karta pamięci, multitap. To co my wszystko znamy. Tak to jest. Dużo za tą grę nie dałem. Jakieś 30 parę złotych, 38 złotych, coś takiego, więc dało radę znieść tą próbę. No i tak to wygląda. W zasadzie do kompletu już mam wszystkie oficjalne wydane igrzyska za licencją Komitetu Olimpijskiego. Wszystkie takie oficjalne z oficjalnymi banerami, logami i tak dalej. Więc no, to też jest dobre i to, że akurat ta jedna gra wystarczyła, żeby tu uzupełnić wszystko. Jeszcze zobaczę sobie tylko płytkę. Dobry stan jest, nie jest jakiś przerażający. Trochę poplamiony, do wytarcia i będzie w zasadzie dobrze. No, coś takiego. No, także to są te trzy rzeczy, które warto oczywiście, jeżeli nam brakują pewne rzeczy, bo mówię, bo to nie jest taka reguła, że akurat wy możecie mieć taką sytuację jak ja, ale akurat taką jedną grę myślę, że nie będzie problem jakoś tak nawiązać do tego. O, proszę bardzo. No cóż, no trudno się mówi, nie? Mówię, to jest wada właśnie tych pudełek, że ciężko niekiedy zachować się w dobrym stanie i też tak różnie z tym jest, ale najważniejsze, że dojechało w jednym kawałku, a nie, że się rozwaliło doszczętnie. No, także karta pamięci jedna do wykorzystania i oczywiście już pełniejsze wydanie Scarface'a. Jeszcze będę poszukiwał innych instrukcji, żeby sobie uzupełnić. Nie wiem, czy jeszcze do tej gry była jeszcze jakaś mapka, jeszcze jakaś broszurka, coś podobnego, ale na stan dzisiejszy mam, powiedzmy, taki oto komplecik. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym materiale podobnym. Dużo zdrowia i do zobaczenia. Trzymajcie się.